Cześć wszystkim, dzisiaj pokażemy Wam, jak wykonać muchę Woolly Bugger w wersji troszeczkę zmodyfikowanej. Mucha nazywa się Dump Eye Bugger. Lecimy z tematem. Ok, rozpoczynamy od zamocowania haczyka w imadle. Haczyk mamy streamerowy w rozmiarze 6, NS110 Arex. Hak streamerowy, mocny, fajny. Nawijamy ołów i teraz powiedz, jaka nić? Nić 6.0 Olive Dun. Mhm, czyli mocna nić, typowa do streamerów, uniwersalna nitka. Możecie też użyć innego koloru tej nitki, może być czarna. My akurat robimy oliwkową tą muchę, więc będzie oliwkowa też nić. Czyli tak, ołów. Można bez ołowiu? Można. Można bez ołowiu. Pamiętajcie, tym bardziej można bez ołowiu, bo to jest wariant muchy Woolly Bugger. I na czym polega ten wariant? W naszej ocenie będzie chyba nawet trochę bardziej łowny od standardowego Woolly Buggera. Będzie miał nóżki i oczka typu Dumbbell Eye. Tak. Dumbbell to jest chyba hantel, nie? Z angielskiego? Takie w kształcie hantelka. Tam są od razu namalowane oczka. My bardzo akurat te oczka lubimy. Czy taki Woolly Bugger na bogato. Ok, czyli teraz tak, co będziesz robiła? Ogonek na pewno, nie? Najpierw robimy ogonek. Ogonek, słuchajcie, jest z piór puchowych. One się często nazywają chickaboo. Są to pióra puchowe koguta. Marabut. Marabut może być. To akurat mamy w wersji grizzly, czyli kolor oliwkowy, prążkowany. Wszystko, co prążkowane w muszkarstwie, nazywa się grizzly. Po polsku kiedyś szukałem odpowiednika, kolor jarzem. Jarzębiaty. Ok, przymocowujesz ogonek. Dwa piórka złożone do siebie, prawda? Tak. Okay. W zasadzie to są trzy nawet. Nawet trzy? Jeżeli macie po prostu jakieś tam piórko, które... Jeżeli dwa piórka nie wystarczają, żeby zrobić fajny, pusty ogonek, który będzie ładnie pracował w wodzie, po prostu stosujecie trik z trzema piórkami, jedno idzie w środek. Spróbujcie to zamocować prosto, dajcie sobie chwilę czasu na to. Ogonki uwielbiają się przekręcać wokół trzonka haka. Zabezpieczasz całość, czyli teraz? Mhm. Ale to jeszcze nie jest tłowik, prawda? To jeszcze nie jest tłowik, ale już tam wstępnie go trochę nabudowałam. Długość ogonka, słuchaj, trochę dłuższa, takie półtory długości trzonka haka. Nabój pod ogonkiem jeszcze. Pamiętajcie, że jest to mucha typu Woolly Bugger. W Woolly Buggerach ciężko jest przesadzić z długością ogonka. To nie jest sucha mucha, nie bójcie się tutaj złamać te proporcje. Im dłuższy ogonek, tym lepsza, bardziej wabiąca praca. Odrobinę połysku w ogonek. Element nieobowiązkowy, ale mile widziany. Więc troszeczkę... Co to jest za materiał w ogóle? To jest Shiner z H2O. Okej. Jakikolwiek flash tak naprawdę. Jeżeli nie macie takiego shinera, możecie dać spokojnie krystal flash. Parę promieni też sprawdzi się świetnie. Myślę, że takie dubbingi typu Light Bright, nie? Dłuższe też, też się fajnie sprawdzą. Ok, czyli teraz. I z obu stron to montujemy. To jest w ogóle niesamowita mucha. Słuchajcie, na to padały nasi klienci, łowili łososie, trocie, trochę ryb. Te muchy złowiły. Jeżeli miałbym mieć tylko jedną muchę, miałbym sobie wybrać. Wolałbym nie dokonywać takich wyborów, ale jeżeli już bym musiał wybrać jedną muchę, to byłby to Woolly Bugger albo po prostu jego wariant, który tutaj robimy. Teraz owika, to jest drut Uni. Medium, Uni, złoty. Mhm. Softwire albo czasem się daje też Uni French, nie? Mhm. Softwire chyba fajniejszy, bo nie odskakuje, nie sprężnuje tak. Ja przynajmniej bardzo lubię te softwire'y. Tutaj, jeżeli chodzi o te materiały. Dumbbellki. To jest 4.8. Czyli oczko, o którym wspominaliśmy, nie? Tak, te oczka podwójne. No bo tak, pamiętajcie, że Woolly Bugger w zasadzie nie musi mieć oczek. One często są, występują w wersjach bez oczek, ale ta mucha... To czasem nazywa się strike pointem, czyli żeby ułatwić rybie decyzję, że to akurat ta mucha i ona chce w nią uderzyć, montuje się tak zwany punkt, tłumacząc chyba, uderzenia, nie? Strike point. Mm. Jak jest, tak naprawdę nikt nie wie. Ryby za bardzo się nie wypowiadają na ten temat. Ciężko się z nimi dogadać. Ale wędkarze, którzy łowią na te muchy, mówią, że warto taki strike point w postaci oczka zrobić. Dobra. Dobra. Oczko
na oczko zamontowane. Na krzyż, nie? Tam dajesz nitkę. Na krzyż, pod oczkami i w ósemkę. Jakiś klej? Można dać. Czymś? Jeżeli się nadal rusza, to można w dać. W muchach morskich w zasadzie ciężko z tym wzmacnianiem przesadzić, nie? Nóżki silikonowe, tu jest akurat czyli tak zwane Silylex. Dyniowy kolor z zielonym. Gdybyście kupowali to z AliExpress, co jest pewne wyjście, po pierwsze uzbrójcie się w czas, kiedy wam to przyślą, po drugie nie zdziwcie się nazwami, bo to co to jest, co to było? Jaką to ma nazwę? Sukienka... Sukienka silikonu, trzepocze... Blichter, blichter. Że to nie znaczy, że wypiliście za dużo w tym momencie, to znaczy po prostu, że jesteście na AliExpress. Na właściwej aukcji. Inna sprawa, że one, te nóżki z AliExpress występują w dosyć ograniczonych wersjach kolorystycznych. Chodzi o te tutaj... Znaczy chodzi o powtarzalność, nie? Powtarzalność, ale wiesz co, ja też mówię tu o tym patternie, o tym deseniu świecącym, bo to jest tak naprawdę pumpkin coś tam. Jakiś kolor, pumpkin green. I to jest taki element na tych nóżkach flaszowy. Niestety ten flasz z AliExpress to jest zwykły brokat. On się bardzo szybko... Na wielu tak jest faktycznie. Nie? Zawsze, on ale... bardzo szybko tak naprawdę schodzi. Macie go po ukręceniu muchy, macie go wszędzie. Na nosie, na rękach, ale nie na muszce. Więc tutaj my akurat mamy dosyć dostępne, nie? Firma Wapsi. Tak, to jest green amerykańska. Pumpkin. Green pumpkin. Naprawdę fajne nóżki, ich nie zużywa się wiele, więc tutaj też nie bójcie się cen, to nie jest bardzo drogie, dosyć ten materiał jest ekonomiczny, albo szukajcie na AliExpress, ale wtedy różne historie z tym materiałem mogą się wydarzyć. Ok, czyli teraz tak, mamy nóżki, ty je mocujesz, widzę tu w pewnych odstępach, czyli za oczkiem i przy ogonku. No tak w miarę w równych odstępach. Jeżeli by się okazało, kręcąc tą muchę, że straciliście nerwy, czas i chcecie właśnie wyrzucić imadło przez okno, to zrezygnujcie z nóżek. Zróbcie ją bez nóżek po prostu. Zróbcie ją bez nóżek, bo znamy z własnej, z tak zwanej autopsji, że różnie z tym bywa. Nóżki generalnie przeszkadzają w nawinięciu tłowika. No właśnie, bo ty teraz będziesz robiła jeżynkę. Jeżynkę palmerową. Jeżynek ile będzie? W zasadzie, gdyby to pióro było dłuższe, ewentualnie mucha mniejsza, mogłoby być jedno. Będę nakładała dwa pióra. Dobra. I chyba jeszcze będzie jakiś człowiek, czy nie? Na tułowiu będzie dubbing. Taki okay. Oliwkowy. Oliwkowy. To chyba jest po prostu zajączek, nie? Zajączek. Aha. Mhm. Też firma Wapsi, ale pamiętajcie, jakikolwiek zając wam się tu sprawdzi. Dobra. Może to być chyba też królik bardziej miękki, nie ma takich... Na dubbingu tutaj to nie będzie widać różnicy. Nie jest to widoczny element muchy. Tak. Może być mocher, fajnie się też sprawdza. Jakaś włóczka. I teraz... Teraz dubbing. Dubbing, czyli tłowik będzie. Ty go robisz w pętli, czy nawijasz? Po prostu nawijam go na. No tak, pętla to nie ma sensu. Możemy wam powiedzieć, że świetnie. Hit tego sezonu, chyba nawet na Drwęcy, nie? I w kilku innych miejscach Polski, czyli już na rzekach, nie tylko morze, to był kolor pomarańczowy. To absolutny killer był, jeżeli chodzi o 2020 rok. Tak przynajmniej takie doniesienia mieliśmy. Oliwkowy też super. W jakich kolorach jeszcze? Żółty robiliśmy, nie? Takie żywe kolory, nie bójcie się kolorów. Zwłaszcza w morzu. Ta mucha w zasadzie nie imituje konkretnie niczego. Może być to mała rybka, może być to cokolwiek innego, dlatego oliwkowe, ale też spokojnie może być to na przykład czerwony. Czerwonego chyba nie robiliśmy jeszcze, nie? No i ten dubbing między nóżkami trzeba nałożyć. Oczywiście czarny jeszcze, nie? Przecież tak. Pijawa. Na pijawę to wszystko. Właśnie, to może olbrzymią pijawkę też imitować. Woolly baggery to tak naprawdę często są nazywane pijawkami. Jeżeli dołożycie do tego różowy element, otrzymacie coś, co się nazywa Exakin Leech, czyli pijawka taka wpijająca się w ikrę. Mhm. Co ciekawe, w naturze takie zjawisko podobno nie występuje, że pijawki atakują ikrę, albo się do nich tam
Montują, ale są łowne. Ale są to łowne muchy, nie? Steelheadowa mucha, Exakin Leech. Ale to będzie Done by Bugger, wariant Woolly Buggera. Dobra. Dobra, i teraz tak. To jest ta pierwsza jeżynka palmerowa, czyli palmer wokół trzonka. Tak. Okej, okay. Aga wam to pokaże, jak zrobić taką jeżynkę wokół nóżek. Te nóżki trochę tu zatruwają życie. Znaczy, jak się pamięta, gdzie one są, no to nie jest źle. Ups. No i takie rzeczy się też zdarzają. Ale po to właśnie to jest ta sprężynka, nie? W tych szczypcach, żeby nie zerwać piórka. Akurat myślę, że z tymi piórami nie ma wielkiego problemu. Aha, o piórku nic nie powiedzieliśmy. Powiedz, jakie to jest piórko? To jest z tej samej kapki tak naprawdę? Czy jakieś inne? Jest to tak zwane soft hackle, czyli... Tak, to jest ta sama kapka. Czyli takie bardziej upuchowione pióro kury, koguta. Raczej kogut, bo to są zwykle dłuższe pióra. Listę materiałów znajdziecie w opisie tego filmiku, więc tam możecie sobie odgrzebać, czego używaliśmy. No i super. I teraz chwytamy... Chwytamy wcześniej przymocowany drucik i zabezpieczamy nim pióro. Mhm. No i też omijamy nóżki. Omijamy nóżki, czyli teraz ta sama historia w drugą stronę. Nie bójcie się też mocniej tam przycisnąć tego piórka, żeby ono po prostu wam się nie wyślizgnęło na początku. Jeżeli tak się stanie, całą czynność powtarzacie od początku. Do skutku. Ok, czyli teraz przechodzisz blisko oczka haka, jesteśmy za oczkami. Mm-hmm. Dumbbell. Zamocowanie owiki. Odcięcie tak, kotów. Odcinamy. Pamiętajcie, że odrywanie elementów wygląda cool. Ale żebyście się nie zdziwili, że wam... Czego się można pozbyć fajnie, to kręcając... A właśnie. Drucik, bo nie tępimy sobie nożyczek. Czyli piórko odciąć, ale drucik jeżeli dobrze jest, jeżeli jest dobrze zabezpieczony, to można ukręcić. A ostre nożyczki w warsztacie flytajerskim to absolutna podstawa. Możecie przyoszczędzić na pincecie, na szczoteczce do dubbingu, na igle, bo igła to igła. Finisher to już tak naprawdę według uznania, ale nożyczki muszą być ostre. Polacy robią fajne nożyczki, nie? Mhm. Mamy polską firmę Renomet. Nie mamy ich nożyczek, nie reklamujemy, ale wiele dobrego jest o tych nożyczkach. Już nie tylko w internecie. Na świecie. Na świecie. Duńczycy, no Martin Jergensen przecież je ostatnio opisywał. I teraz tak, drugie piórko. Drugie piórko. Na przednią jeżynkę. Czyli to samo piórko, pozbywam tylko tym się razem. Puchu i montuję od końcówki. A jakby ktoś się uparł, taką muchą już można mówić, nie? Oczywiście. Efekt tylko... estetyczny średni, no bo tam jest dziura za oczkami, ale... To wtedy trzeba by było zacząć od samego oczka. I nawijanie. Też będzie fajnie. Też będzie ok. Jeszcze wrócę do tych nożyczek, bo taka ciekawostka, te nożyczki, jak się dowiedziałem, że są, to sprawdziłem, gdzie są produkowane. Produkowane są w Poznaniu, na ulicy Jawornickiej, 100 metrów od miejsca, gdzie mieszkałem. Kilkanaście lat w Poznaniu. Nawet nie wiedziałem, że takie nożyczki... A chwyt marketingowy super, robiony przez Renomet. To jak kupujecie nożyczki, nie wiem, czy za każdym razem wysyłają wam jeszcze paczkę krówek, no bo to nożyczki mordoklejek, bo to nożyczki z Polski, więc to nie tak, że tylko Dr. Sleek, tylko jesteście skazani na produkty zagraniczne. Polacy robią świetne nożyczki. Tam jest cała linia flytajerska, mm-hmm. nie? Doplecione są chyba te nożyczki. Ale dobra, bo my tu o nożyczkach, a ty tu nawijasz drugą jeżynkę, mm-hmm. która zagęszcza tą muchę i sprawia, tak. że ona naprawdę wygląda już jak z katalogów. Super. A słuchaj, a te nóżki jakoś przycinasz, czy one takie długie będą? Na sam koniec je przycinam. Fajny efekt wabiący, nie? One fajnie tak tu powiewają. Wcześniej one, im dłuższe są, tym łatwiej nad nimi zapanować. Wbrew pozorom, nie? Wbrew że pozorom. Nie róbmy sobie, żeby nie robić sobie niedźwiedziej przysługi, na dzień dobry je skrócić. Dokładnie. One wtedy mają swój ciężar i nie sterczą po prostu. Mhm. Teraz jeszcze kilka nawojów nici wiodącej. Jakieś tam odstające. I też nie patrzcie tak bardzo na kolory materiałów, które stosujemy. Pamiętajcie, tu naprawdę wiele rzeczy wam zagra. Kreatywność mile widziana. Zakończenie muchy finisherem.
I wariant ulipagera, tak, ulipager w zasadzie gotowy. I co jeszcze za lakierowanie na pewno? Najlepiej kapnąć trochę super glue i tą mierzynkę wzmocnić i trochę oczka. A nóżki odciąć. Odciąć do góry. I ty je naraz sobie odciniesz po prostu. Okej. Okay. Mhm. Wariant woolly baggera, thumb eye bagger w rozmiarze 6. Praktycznie gotowy. Bardzo wam polecamy taką muchę. Jest z nią trochę roboty, ale efekt jest naprawdę bardzo, bardzo fajny. Dzięki wszystkim za obejrzenie tego odcinka. Zobaczyliście, jak robi się muchę Dumb Eye Bagger. Jest to wariant Woolly Baggera. Zapraszamy na następny odcinek. Dzięki.